Kształt i ustawienie małżowiny usznej determinują czynniki genetyczne. Bywa, że na skutek nieprawidłowości rozwojowych dochodzi do niedorozwoju całkowitego małżowiny usznej, czyli mikrocji. Jeśli zaburzenia rozwojowe dotyczą jedynie grobelki, małżowina uszna przyjmuje swój charakterystyczny, odstający kształt i ustawienie. Witam Panie Jakubie. 6 miesięcy temu spotkaliśmy się w celu korekcji małżowin usznych. Co zdecydowało o tym, że Pan podjął decyzję o takiej operacji? No kompleks, który miałem gdzieś tam od dziecka. Zawsze chciałem to zrobić, ale wcześniej jakoś nigdy nie było okazji. Chciałem spełnić jakieś takie swoje, można powiedzieć, marzenie z dzieciństwa. Stąd taka, a nie inna decyzja. Rzeczywiście, Pana małżowiny uszne były odstające, natomiast co więcej, małżowiny miały odmienny kształt. Inaczej był wykształcony obrąbek i grobelka po lewej stronie, inaczej one wyglądały po stronie prawej. Istniała konieczność wykonania takiej szerokiej korekcji w zakresie małżowin usznych, która poprawiłaby ich ustawienie, ale również ich kształt. Operacje odstających małżowin usznych wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Oczywiście u dzieci wykonywana ta operacja jest w narkozie. Zabieg polega na wycięciu pasma skóry z tyłu natrennej powierzchni małżowin usznych, a następnie po wyznaczeniu linii grobelki wykonuje się równoległe, liczne nacięcia. Ostatecznie małżowinie usznej kształt nadają specjalne, niewchłanialne szwy zakładane na tylną powierzchnię, które kształtują, modelują i ustawiają małżowinę w pożądanej pozycji. Na koniec szyje się skórę i zakłada opatrunek uciskowy. Jak Pan ocenia i samą operację, i przebieg pooperacyjny? Czułem się dosyć komfortowo i spokojnie. Nabrałem zaufania też, bo no nie jest prosta decyzja, tak? To nie jest łatwy zabieg i fajnie, że to zaufanie złapałem. No i potem już sama operacja bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła też ze względu na czas. Byłem przekonany, że to jest bardzo skomplikowany zabieg, że trwa nie wiadomo ile, a dosyć szybko i pomyślnie się skończył. Odstające małżowiny uszne są często przyczyną dyskomfortu psychicznego, który dodatkowo jest wzmacniany przez złośliwości i komentarze środowiskowe czy z otoczenia. Natomiast u dzieci może być powodem niskiej samooceny, a także stanów depresyjnych, które są wynikiem drwin kierowanych przez inne dzieci. Ja muszę powiedzieć, że u Pana zmieniły się nie tylko małżowiny uszne, ale zmienił Pan również wygląd. Zmieniła się fryzura. Tak, zmieniłem fryzurę. Wcześniej próbowałem zapuścić długie włosy, żeby jak najbardziej to maskować. Czy to wpłynęło na to, że był Pan, że jest Pan inaczej postrzegany przez najbliższych? Na początku dużo ludzi było zaskoczonych, ale ja się do tego dosyć szybko przyzwyczaiłem. Teraz z biegiem czasu, po tych kilku miesiącach, jestem bardzo z tego zadowolony. Dużo swobodniej się czuję, bardziej komfortowo na dobrą sprawę i relacje międzyludzkie nie sprawiają mi już może aż takich problemów jak wcześniej. No i to naprawdę była bardzo dobra decyzja, także dziękuję bardzo. Ja również oceniam, że wynik operacji jest dobry i bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za taką ocenę i opinię. Dziękuję bardzo.